Zła sytuacja w Japonii. Wydłużają restrykcje Japonia. Zła sytuacja epidemiczna. Stan wyjątkowy w kolejnych prefekturach. Po raz drugi władze Japonii przedłużyły stan wyjątkowy w kraju, rozszerzając go na kolejne prefektury. Decyzje spowodowane są rosnącą liczbą nowych zakażeń. Obecnie objęte restrykcjami są 33 z 47 prefektur. Decyzję rząd przedstawił w środę. Obostrzenia będą obowiązywać w kolejnych prefekturach: Hokkaido i Miyagi na północy, Aichi i Gifu w środkowej Japonii oraz Hiroshima i Okayama na zachodzie. Łącznie restrykcje wprowadzono w 33 z 47 japońskich prefekturach. W Tokio obowiązują od 12 lipca. W Japonii obowiązuje stan wyjątkowy nazywany przez Japończyków i tamtejsze media kuasi wyjątkowym. Przepisy zakazują zgromadzeń oraz m.in. nakazują zamykanie restauracji o 20:00 i zabraniają sprzedaży alkoholu. Stan wyjątkowy w kraju. Stan wyjątkowy został wprowadzony, by przeciwdziałać rosnącej licznie zakażeń. Japonia mierzy się teraz z czwartą falą pandemii. We wtorek potwierdzono ponad 21 tysięcy nowych przypadków. Od czasu wprowadzenia obostrzeń w Tokio liczba nowych zakażeń wzrosła dziewięciokrotnie, do około 5 tysięcy dziennie w stolicy i około 25 tysięcy w całym kraju. Dramatycznie zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Dla 1/3 wymagających hospitalizacji pacjentów nie udaje się natychmiast znaleźć wolnego łóżka. Około 35 tysięcy chorych leczy się w domu. Obecnie w Japonii zaszczepionych jest około 40% społeczeństwa. Zdaniem obywateli to słaby wynik i Japonia odstaje od zachodnich społeczeństw, gdzie poziom wszczepienia jest znacznie większy.